To pan Włodzimierz Rynkowski, bardzo proszę panie Włodzimierzu. Bliżej, bliżej. Dalej, przechodzimy dalej. Jest Artur Kowalski, Arturze, pokaż się. Dobrze, i proszę bardzo. Jest Włodek z Liny Kliwy. Włodek tutaj przytrzymuje rola, którą przywieźliśmy z Krakowa. Pan doktor Nabil Al-Malazi, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Za chwilę dojdzie jeszcze dalsza część naszej pikietantów. Pani doktor Sokołowska, redaktor Koroblewska. I jeszcze jest z nami jedna osoba. Tutaj proszę się przedstawić. Proszę bardzo. Dzień dobry, Grzegorz. O, przepraszam. Grzegorz, witam. Proszę Państwa, jesteśmy w związku z bardzo ważnym wydarzeniem, mianowicie jest już eskalacja działań zdecydowanych, zaprogramowanych działań ukierunkowanych na wprowadzenie Polski do wojny nuklearnej. My się na to oczywiście nie godzimy, ponieważ nie jesteśmy zainteresowani, żeby zginąć w wojnie nuklearnej z Rosją. Ktoś tak prowadzi całą politykę, się nazywa narracja oficjalna, że jesteśmy pozbawiani tego elementu, że toczy się gra przeciwko mocarstwu atomowemu. Rosja jest mocarstwem atomowym. Ostatni incydent to nie jest jakaś przepychanka rozegzaltowanych, przypadkowych ludzi. To było zorganizowane i my obserwowaliśmy to z uwagą. Chwileczkę, bo ktoś tutaj coś od nas chce. Tak, halo? No cześć, wiesz, to jest dwa dokładnie, no na prosto, nie wiem. No to odwróć się. Odwróć się. Odwróć się. To my. To dojdź do nas. No to fajnie. To widzimy tutaj koleżankę. Zaraz się przedstawi, pewnie powie skąd jest. Szanowni Państwo, ten nasz obywatelski sprzeciw jest jak najbardziej potrzebny i alarmujemy. To, co się wydarzyło, to jest przeciwko polskim interesom. To nie jest jakieś tam przypadkowe rozdokazywanie się gości. Widzieliśmy tam twarze ludzi, którzy nękali nas w tamtym roku, nękali Telewizję Narodową, no ale już o szczegółach powiedzą tutaj zebrani pikietujący. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Związku Sowieckiego, pana Włodzimierza Rynkowskiego. Proszę Państwa, no, stała się rzecz niesłychana. Została naruszona nietykalność osobista przedstawiciela dyplomatycznego obcego państwa. Ja już abstrahuję od faktu, czy to była Rosja, czy jakikolwiek inny kraj. Natomiast zgodnie z konwencją haską, a nawet z naszym kodeksem karnym, taka osoba podlega ochronie i czyn tego typu, jaki miał miejsce przedwczoraj, powinien być penalizowany, a nie jest. Tu powstaje pytanie, dlaczego, komu to ma służyć i dlaczego nasze władze są tak bierne już nawet post factum, starają się jakoś dorobić teorię do tego wydarzenia. Tej teorii się dorobić nie da, po prostu zostało złamane prawo i to prawo międzynarodowe i państwo polskie nawet wobec tego faktu nie umie zająć stanowiska. Sprawczyni tego czynu, przynajmniej ta sprawczyni, która się do tego przyznała, moim zdaniem to była jakaś zbiorowa akcja, ja tam byłem, więc tutaj było więcej sprawców niż ona jedna. No, chodzi dalej na wolności, udziela wywiadów i jest całkowicie bezkarna. Ta sprawa naprawdę nam jako państwu szalenie szkodzi i zagrożenie wzrasta. Zbiorowisko Ukraińców, które niejako nadawało ton temu zgromadzeniu, było nastawione zdecydowanie probanderowsko. Wznosiło hasła nie tylko antyrosyjskie, ale również i antypolskie i z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Dzień 9 maja nie jest świętem wyłącznie rosyjskim, chciałbym zauważyć. Berlin zdobywała również pierwsza armia Ludowego Wojska Polskiego, była to armia polska na pewno. I z tego tytułu my jako obywatele Polski, Polacy no, i narodowości polskiej mamy również tytuł do tego, żeby w tym święcie uczestniczyć. Tutaj w zasadzie no, za wiele w tej chwili nie ma do dodania, bo sprawa się wyjaśnia. Oddam może głos już komuś innemu.
Proszę Państwa, doktor Nawid Almanazi towarzyszy zawsze sprawie polskiej. Przypomnę, ten wybitny doktorze, poproś doktora Nawida Almanaziego. Pan doktor Nawid Almanazi zawsze towarzyszy naszym sprawom, naszym wydarzeniom. Doktorze, teraz bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, dzień dobry. Jest bardzo przykra sprawa, zdarzyła się 9 maja pod pomnikiem na Wielkiej Wigury. Właściwie nie tylko jedna sprawa, dlatego że cały czas gnębili naszych kolegów, którzy co roku składamy hołd żołnierzom radzieckim, wśród których byli Ukraińcy i ze wszystkich narodowości, bo to radzieccy żołnierze. Zginęło około 300 tysięcy żołnierzy radzieckich za wyzwolenie Polski na terenie Polski. I my zawsze co roku oddajemy hołd w dniu zwycięstwa, w dniu 9 maja. Ktoś wymyślił 8 maja, bo słyszałem wczoraj tam gdzieś, że oni tam wcześniej obchodzą te, ale to nieważne. W każdym razie 9 maja została wniesiona flaga polska też, między innymi na Reichstagu w Berlinie. Zostały wojsko, pierwsza armia, druga armia uczestniczyły w wyzwoleniu, to znaczy nie tylko w wyzwoleniu Polski, ale w wyzwoleniu i Berlina, i wschodnich rejonów Niemiec. W każdym bądź razie to, co się wydarzyło, to zakrawa na naprawdę bardzo wysoką nieodpowiedzialność naszych przebieranców, którzy tam próbują nami rządzić, którzy rządzą właściwie w tej chwili. I wydaje mi się, że to była decyzja z góry, żeby, no oczywiście, żeby nie ochraniać pana ambasadora. Ambasadora kraju to jest człowiek, który musi być chroniony, tak jak powinni liczyć na to, że ambasador polski w Moskwie też powinien być chroniony cały czas i nie powinno się wydarzyć z nim. Natomiast tutaj była decyzja z góry podjęta, żeby go nie ochraniać. Wręcz jeszcze gorzej, była decyzja podjęta, żeby po prostu wywołać jakąś tam chryję, ja to nazywam po prostu przed pomnikiem. Jak to można stać na pomniku? Pomnik, który stoi, który jest postawiony dla uczczenia poległych za Polskę. Jak można stać na tym pomniku i jeszcze zablokować stawiania czy tam złożenia kwiatów nie wiem, wieńców, powiedzmy, Solidarności, a jeszcze tym bardziej ambasadora rosyjskiego. Zresztą ja też oberwałem, bo ktoś tam mnie prowokował i ręcznie prowokował, a ja oberwałem po prostu taką bombką z barszczem czerwonym. Uspokajam, że to jest barszcz czerwony. Ja nie lubię barszczu czerwonego, bo lubię fasolkę tam białą, żeby tam dodać do tego barszczu. Ale ja bym mógł tam wsadzić w tyłek tych, którzy strzelali tym barszczem czerwonym, jakieś pierogi ruskie może. Po prostu, ale szkoda pierogów po prostu. Zresztą odwdzięczyłem się temu, który to zrobił i podarłem mu koszulę, no, ale to nie chodzi o to, żeby ten... Policja nie interweniowała w ogóle, nie chciała interweniować. 6 policjantów tylko było, a było od groma policji. Jak ja odjechałem spod pomnika, to przyszła jeszcze jakaś demonstracja opozycji białoruskiej z flagami opozycji i flagami ukraińskimi, a za nimi chyba z 50 policjantów szło, dosłownie. Nie mówiąc o liczbie tych policjantów, którzy ochraniali tych Ukraińców, którzy... I dlatego zwracam się do tych Ukraińców, jak wam się nie podoba tutaj, nie macie tutaj miejsca, naprawdę. My, naród polski, nie pozwalamy na to, żebyście tutaj panoszyli więcej, bardziej już. Nie macie tu miejsca. Wracajcie tam, brońcie swój kraj. Jeżeli uważacie, że jest agresja na nasz kraj, to wracajcie albo sprzedajcie wasze
wasze samochody luksusowe tutaj i wspomóżcie tam swoim ziomkom tam, a nie przychodźcie tutaj na socjal polski, który już jest bardziej przydzielony Ukraińcom niż samym Polakom. Mnie serce kraje, jak ja widzę Polaka, który szuka w śmietnikach, w dalszym ciągu szuka w śmietnikach jedzenia, bo nie ma pomocy państwa, a tym bardziej są tacy, którzy zostali już wygnani, powiedzmy, z tych domów starców, żeby tam zrobić miejsca dla Ukraińców. Trzeba pomóc Ukraińcom, tym rodzinom, kobietom, dzieciom i tak dalej. I my to robimy prywatnie. Natomiast nie ma miejsca ani dla UPA, ani dla Azowu, ani dla tych, którzy uważają, że tutaj ma powstać jakiś Ukrpolin, czy tam coś takiego. Nie ma. Polska jest, pozostaje i będzie. Dziękuję bardzo. Dzwoni do nas w tej chwili pan Zbigniew Lipiński. Momencik, ja to zobaczę, czy... Zbigniewie, tak, ty jesteś gotowy do przemawiania, bo jesteśmy w tej chwili na pikiecie przed ambasadą rosyjską. Chciałbyś zabrać głos? Przed ambasadą rosyjską jesteśmy z przeprosinami dla pana ambasadora Andrzejewa za to, co go spotkało. Widzimy w tym rękę, złośliwą rękę rządzących w Warszawie nieznanych sprawców. Przyszliśmy go przeprosić, mamy dla niego załącznik. Co ty na to, Zbigniewie, redaktorze Myśli Polskiej? Nie, no, to jest oczywiste, że to był skandal. Tak, halo, kontynuuj. A teraz się to był bez wątpienia skandal i nie jest to żaden argument przemawiający za Polską, czy też za stanowiskiem polskim w sprawie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. A tak na przedstawiciela z obcego państwa, wszystko jedno, z jakich jesteśmy z tym państwem w stosunkach, jest rzeczą naprawdę głęboko zawstydzającą i to zawstydzającą nas. Bo jak mówię, nie jest to żaden argument przeciwny, to jest kontrargument. Dziękujemy. Wypowiedział się pan Zbigniew Lipiński, a teraz pani doktor Jadwiga Sokołowska, bardzo proszę. Witam serdecznie państwa. Mówię tu sprzed poselstwa ambasady rosyjskiej. Od niepamiętnych czasów cywilizowane ludy chroniły osoby pełniące misję poselstwa nawet ze zwaśnionymi stronami. Albowiem to właśnie było zadaniem, żeby strony się dogadywały, a nie wojowały. Jeżeli gościmy u siebie, nie wymówiliśmy stosunków polsko-rosyjskich, nie zerwaliśmy tych stosunków, to obowiązkiem państwa polskiego i każdego przyzwoitego Polaka jest chronić ambasadora i całe poselstwo, obojętnie jakiego państwa, z którym utrzymujemy stosunki. Ja przypomnę, że to barbarzyńcy atakują posłów, atakują ambasadorów. Tego nie robią cywilizowane ludy. Oglądaliśmy Krzyżaków, widzieliśmy, jak potraktowano Juranda ze Spychowa, który poszedł dopominać się o swoją córkę. Widzieliśmy i bardzo potępiamy to, co zrobiono z słynną szesnastką, proces 16. Przyszli na umówione spotkanie, wierząc w parol oficerski. I ten parol został złamany. Wszyscy potępiamy
zachowania ówczesnych władz ZSRR, które skorzystały ze spotkania mającego mieć właśnie taką misję i uwięziły ową 16, a następnie były te haniebne procesy. Nie możemy iść tą drogą. To nie może być tak, że na terytorium Polski, w obecności polskich władz, atakowani są przedstawiciele innych narodów. Przedstawiciele chronieni immunitetem dyplomatycznym. Ja nie zapomniałam bynajmniej historii stosunków polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich, ale pamiętam te stosunki polsko-ukraińskie, polskie lwy na cmentarzu Orląt, obite paździerzowymi płytami. My powinniśmy honorować prawa do godnych miejsc pamięci ludzi, którzy stracili życie. Ja przypomnę, że ponad 20 milionów ludzi różnych, bo i Ukraińców, i Łotyszy, i Litwinów było w Armii Czerwonej. Oni sobie nie wybierali tej armii, jak również to nie oni spowodowali rewolucję antyrosyjską, wiadomo przez kogo finansowaną. I oni, oni byli mięsem armatnim. Oni walczyli z okupacyjnymi związkami socjalistyczno-narodowych Niemiec. I zwyciężyli, i chwała im za to. Nie każdy mógł odebrać ten laur zwycięstwa, ponieważ tak jak wspomniałam, ponad 20 milionów osób poległo. Nie polegli ci, którzy wydawali zbrodnicze decyzje. Oni zajęli ciepłe stołki. A naszym obowiązkiem jest chronić miejsca godnego pochówku ludzi, którzy stracili życie. Tu, w naszej ojczyźnie. I nie jesteśmy krajem barbarzyńskim, który dewastuje groby, ani który po prostu niszczy pomniki, czy nie pozwala przychodzić bliskim ofiar na ich groby. To jest hańba. I to jest hańba polskich służb. Bo niezależnie czyja to była prowokacja, po prostu te służby nas zawiodły. Dziękuję, tyle chciałam powiedzieć. Nie może przechodzić za to. Sierżant Sławomir Wilczyński, bardzo proszę. Witam wszystkich internautów. Od siebie chciałem powiedzieć taką dziwną rzecz, którą może się wielu ze mną nie zgodzić. Częściowo za tą sytuację, która się teraz dzieje i ma miejsce, są odpowiedzialne władze rosyjskie. Tak, tak. Panie Jelcyn, jakbyś pan żył, może byś pan zrozumiał, w czym rzecz. Ale jednak nie ma Jelcyna, w tym czasie nie było Putina. Dlaczego tak mówię? Ukraina jako ostatnie państwo zostało wypchnięte do niepodległości przez Rosję. Gdyby Rosjanie tego nie zrobili, nie byłoby państwa ukraińskiego, a byłaby cały czas ten teren jako Rosja, Ukrainę. Co ciekawego do tego trzeba dodać? Pierwszą administrację w ukraińskim rządzie tworzyli rosyjscy oligarchowie, rosyjscy generałowie, ministrowie. Dopiero z czasem wykształciła się u nich oligarchia ukraińska, a to nie była wcale ukraińska, tylko wiadomego pochodzenia. I było błędem Rosjan, że dopuścili do tego. Dzisiaj nie byłoby tej sytuacji, którą stworzyli na terenie Ukrainy Chazarowie w jakimś określonym celu. Jeden z celów jest na pewno zarobienie na uzbrojeniu, a Rosjanie nie mogą sobie pozwolić na to, aby została wciągana Ukraina w szranki Unii Europejskiej, struktur militarnych NATO. Rosja ma prawo swoje granice chronić i jak najdalej odstawiać niebezpieczeństwo swoich granic przeciwników. Wiemy doskonale, mimo że w Rosji, bo trzeba nam to wiedzieć, tak samo rządzą Chazarzy, jeśli ktoś mówi, że Putin to jest takim Rosjaninem, to się myli, to nie jest Rosjanin, to jest normalnie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, jak Biden.
ale oni mają swój system, swój biznes i nie mogą sobie pozwolić, żeby amerykańscy hazardowie, weszli angielscy, weszli na ich teren, czy w jakiś sposób im zagrażali ich biznesowi. Są dobrymi gospodarzami w swoim kraju Rosjanie pod kierownictwem Putina. Putin nie jest moją bajką, mam mu wiele do zarzucenia, ale w dzisiejszych czasach trudno jest ocenić, który prezydent w którym państwie jest na tyle dobry i warty dobrej oceny, żeby powiedzieć o nim, że to jest dobry człowiek. Polityka wymaga czasami złych decyzji, niepopularnych decyzji lub decyzji, z którymi się nie zgadzają obce państwa sąsiedzi. Musimy przyznać, że to obecnej sytuacji, co się dzieje na Ukrainie, jest dziwne, bo przypominam, że żeby zdobyć takie państwo, a wiadomo, że wywiad na pewno musieli mieć, to Rosja powinna przygotować niemalże blisko 2-milionową armię, żeby móc decydować na froncie. Dlaczego oni przygotowali tak mało jednostek wojskowych? Trudno powiedzieć. Albo zostali wprowadzeni w błąd, co mi się nie chce wierzyć, albo co jest czasami bardzo dużo prawdopodobieństwo w tym, że może to właśnie o to chodzi. Bo dziwny jest to konflikt, gdzie słabe państwo z założenia biedne i zbankrutowane w jakiś sposób broni się przed mocarstwem, które ma swoje fabryki, dużą ilość ludności, z której można mieć ogromną armię, i to jest taki marazm. Przypomina to trochę pierwszą wojnę światową, w której, no, a może już się okopali na pozycjach i siedzą w okopach i czekają na politykę lub na to, komu zabraknie pieniędzy. Ukraińcy, zwracam się do was, jeśli słuchacie mnie lub służb ukraińskich, doprowadzacie swój kraj do biedy, będziecie przez wiele dziesięcioleci spłacać za ten sprzęt wojskowy obcym bankom. Nie wiem, czy wam się to opłacało, czy nie. Pokój powinien być gwarantem słusznym. Wszystko, co tu się odbywa u nas w Polsce, to, co wy tu robicie, to prowadzi do tego, aby Polskę wprowadzić do wojny. Dlatego ten incydent z ambasadorem właśnie nam ma mówić, że to my, jako my, niby, bo tak jest, telewizja źle ocenia tą sytuację, jest propaganda niesamowita przeciwko Rosji, żeby nas wciągnąć, żeby usprawiedliwić rząd niepolski do tego, że wyśle polskich młodych ludzi, żołnierzy do walki z Ukrainą, z Rosją. Ja sobie tego nie życzę, nie wyobrażam sobie, że za Banderę mieliby ginąć Polacy za to, z czego się oni nie rozliczyli. Oni się powinni tak samo rozliczyć jak Niemcy przed Żydami, zapłacić miliardowe odszkodowania i odbudować kilka miast polskich za to, co zrobili. Tego nie można zapomnieć, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Polacy by mieli ginąć za Ukrainę. Nie wyobrażam sobie. To tyle. Dziękuję. Koleżanka Koroblewska, Magdalena Anna Koroblewska, Telewizja Narodowa. Tak jest. Dzień dobry. Witam gorąco wszystkich tego pięknego majowego dnia. Kochani, no to, co spotkało ambasadora, no oczywiście, że jaki by to nie był ambasador, jakiego kraju, nie robi się tak, prawda? I tak. Chciałabym przypomnieć, że to, co zrobili sprawcy, znani, nieznani, no z tego, co wiadomo, już znani, tak naprawdę było niesamowicie prymitywne i szargało opinię Ukraińcom, tym, którzy są w Polsce, więc Rosja jak najbardziej może to wykorzystać. Myślę, że ambasador tutaj tak naprawdę wygrał. Ambasador Rosji jest teraz na pozycji zwycięskiej, bo no wiadomo, spotkała go przykrość, krzywda. Tak naprawdę tłum, lud lubi
męczenników, prawda? Tego, kogo spotka coś przykrego, tak jak Ukraińców spotkało przy ojejku napaść Putina, to ci, którzy są poszkodowani, zawsze są gloryfikowani. Także tutaj akurat gratuluję ambasadorowi Rosji, bo teraz on ma podkładkę do tego, by... No. A Ukraińcy zrobili sobie bardzo niedźwiedzią, bardzo... niedźwiedzią przysługę. Natomiast żal mi tych Ukraińców, którzy ucierpieli z powodu nikczemnego zachowania pojedynczych Ukraińców, którzy byli podczas tego święta przed pomnikiem, gdyż ja osobiście znam dużo bardzo w porządku, bardzo porządnych Ukraińców w Polsce, którzy są, uczciwie pracują, nie mają problemu do a propos potępiania banderyzmu i tak dalej. Więc szkoda, że poprzez patologię poszczególnych jednostek cierpi ogół. To jest przykre, to jest niesprawiedliwe. Chciałabym jeszcze dowód prymitywizmu ukraińskiego, który został zaprezentowany 9 maja, jest między innymi taki, że przecież to święto jest świętem ściśle radzieckim. I w armii radzieckiej to było mnóstwo Ukraińców. Byli ludzie ogólnie z dawnego Związku Radzieckiego. Więc jakieś przeszkadzanie w świętowaniu tego dnia ze strony ukraińskiej, stronie rosyjskiej, jest niedorzeczne, jest prymitywne, bo Ukraińcy tak samo mieli prawo, tak samo mogą mieć przodków wśród radzieckich żołnierzy, jak i Rosjanie, jak i Kazachowie, i ludzie pochodzący z wielu innych republik radzieckich. Słyszałam też o takiej sytuacji, gdzie Rosjanka chciała złożyć kwiaty swoim właśnie poszkodowanym przodkom poległym w tamtych czasach i pod pomnikiem, a za nią stała Ukrainka, która tam zaczęła po ukraińsku tam jup twoje mać i tak dalej, i wzięła i rozkopała te kwiaty. Także no przykro mi bardzo, no ale no jest to kompromitacja dla Ukraińców. No kultury, ale jaka zadra, jaka podłość, jaka taka... No, nie można uwolniać, że Ukraińców, bo nie wszyscy. Ale ja nie powiedziałam, że ja nie powiedziałam tego. No. Proszę Państwa, jeszcze jest z nami, mówiła Magdalena Anna Koroblewska, jest z nami z Litwy. Polak z Litwy, Polak, który wielokrotnie był tutaj widziany w telewizji narodowej, w różnych ważnych wydarzeniach w Warszawie bierze udział, po prostu trochę wyżej tą statuetkę Romana Dmowskiego. To ta statuetka, którą trzyma właśnie pan Władysław Czekan, nazywa się jak król Jagiełło, ma na imię jak król Jagiełło, Władysław Czekan z miejscowości Ludomino na Wileńszczyźnie. To jest ten słynny załącznik, który chcemy ofiarować panu ambasadorowi. Tutaj wszyscy się domyślnie zaczęli chichrać na Facebooku, że my tutaj się wybieramy do ambasadora, wiadomo, z jakimś alkoholem. To też, ale żebyście państwo pamiętali, że my narodowcy reprezentujemy wartości i twarzą tych wartości jest Roman Dmowski. Roman Dmowski wyrzeźbiony przez artystę rzeźbiarza, magistra sztuki Bartłomieja Kurzeję. Ten Roman Dmowski wyrzeźbiony w postaci tej dużej makro, którego niesiemy jako marsz Dmowski na zamek, dzisiaj jest w rękach Władysława. Władysław, twoja opinia o tym, co się wydarzyło, o sprawie polskiej i sprawie wojny z Rosją, nuklearnej wojny. Sprawa, która doszła 9 maja, ona nie umieszcza się w żadne zakresy ni prawa publicznego, ni prawa politycznego. Ambasador ma pełną nietykalność, jak każdy człowiek. I tu przyjeżdżają Ukraińcy, którzy nie tylko nie mogą zrobić porządku w swoim kraju. Powiem prosto, w Lwowie stoi pomnik Stefana Bandery. Postać, która była ustanowiona prezydentem Ukrainy. I ówczesnym prezydentem też jest popierana. To jest narodowy bohater.
tego mało powiedzieć, że ręce po krwi u niego samego, jak u jego żołnierzy UPA byli na Wołyniu, w którym mordowali ludzi i Polaków. Ten rząd popiera barbarzyńskie zachowanie tego narodu, szatanistyczne. To nie jest już powiedzieć Ukraina od polskiego słowa, że na Ukrainie gdzieś znajduje się, na dalnych kresach tych. To jest szatanina już. To jest połączone jest z szatanem, dlatego że nie jest wszystko po ludzku, gdyż zabroniono w tych jednostkach wyznawanie jakiejkolwiek wiary. Mordowanie ludzi. I tu pod ambasadą my dzisiaj zbieramy się, aby przeprosić od nas, od Polaków, że to w naszym kraju, bo to ten kraj wilny, w którym to się dzieje. Ten naród wilny, w którym to się dzieje. Przecież to jest dzień upamiętnienia, zwycięstwa. Jedni mówią 8, drugi 9. Nieważne, 9 znaczy 9. W Rosji wtedy był 9, w Moskwie był 9. W Moskwie już było 9. To jest nie na tyle ważne. Ważne to, że to jest dzień upamiętnienia tych ofiar, wszystkich, które w prawdzie, nie w prawdzie, w porządku wojny zginęli. Aby upamiętnić ich, ich przodkowie na Rosji przecież żyją. Co miał ten rolnik, chłop, urzędnik, który w czasie wojny całej tej ojczyźnianej szedł do wojska bronić ojczyzny. Nie tylko swojej. Polska bronili. Ile ludzi tu zginęło? 600 tysięcy tylko na wyzwolenie. Tylko na wyzwolenie na froncie. A ile zginęło w obozach koncentracyjnych? To dla nich tu skończył się ich kres. Tu skróciła się ich droga, życie. I ten dzień to jest upamiętnienie. Czasem nie można widzieć mogiły, gdzie każdej osoby, która tam zginęła, bo to tysięcy, setki tysięcy mogiły założone. To dzień ten upamiętnie się. I jest święty dla Słowianów, dlatego że w tych wojskach Armii Czerwonej, czyli później sowieckiej, walczyli Polacy i też zginęli. I ktoś teraz nie może zrobić porządku w swoim kraju. Barbarzyńsko odnosi się na terenie Polski. Z przyjaznym dla nas ambasadą wszystko, który nic nie zrobił. To jest barbarzyństwo. Hańba. Nie zrobił porządku w swoim kraju, ale już depczą inny. Hańba. Jakim czynem? Hańba. Hańba! 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 I przepraszamy bardzo. Przepraszamy! 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 Lepiej byś tu wspomogła wokalem, a nie tam. Przecież w naszym kraju, nasze władze, nasze funkcjonariusze po prostu to dopuścili, że tak zostało objany farbą człowiek poniżony, upokorzony. To nie jest do przyjęcia. Dziękuję. I jeszcze chciał zabrać głos ad vocem pan prezes Związku Słowiańskiego Włodzimierz Rynkowski. Bardzo proszę. To może, proszę Państwa, nie ad vocem, tylko sumując wszystkie wypowiedzi, bo tam została poruszona wielokrotnie kwestia winy. I ja bym tą kwestię winy i odpowiedzialności tutaj chciał poruszyć. Ja się trochę nie zgadzam z moim poprzednim rozmówcą, panem z Wileńszczyzny, że on mówi, że jest winny naród. Naród polski nie jest winny. My możemy w imieniu tego, tak samo jak nie jest winny naród ukraiński czy rosyjski. Tutaj była to sprawa i pewnej ideologii, która miała miejsce na... No, ale ideologia była wypowiadana przez siły waspowskie. Różne narody ulegały przez to, że ich elity się dały w to zamieszać. Proszę nawiązać do 9 maja. W szeregach osób, które chciało złożyć kwiaty upamiętniające Dzień Zwycięstwa, byli również Ukraińcy. Absolutnie. Ja z nimi rozmawiałem. Natomiast całe to zbiorowisko, to było zbiorowisko probanderowskie.
zdecydowanie przejęte tą ideologią. I ta ideologia dominowała. Ale teraz kwestia właśnie winy i odpowiedzialności. Kto ponosi za to winę? I kto ponosi odpowiedzialność? Odpowiedzialności nie poniesie strona ukraińska. Oni na naszym terytorium wykonali coś, za co w sensie prawa międzynarodowego będzie odpowiadać strona polska, bo strona polska nie dopełniła obowiązków, które na nią ciążyły. Obowiązku zapewnienia przedstawicielowi dyplomatycznego obcego państwa ochrony i tego nie zrobiła. Natomiast jeśli chodzi o winę narodu, no to nie możemy tego na siebie brać, bo my jako naród niestety nie mamy tutaj nic do powiedzenia. Te władze nie reprezentują interesów polskich, nie są polskie władze. Ja nie wiem, czy w tej chwili jest w ogóle państwo polskie. To na to, co patrzę. Więc my nie możemy, jeżeli działy się jakieś rzeczy w czasie okupacji i później działo się coś na naszym terytorium, nagle pewne siły przypisują nam winę. Naszej winy nie ma i tu też nie ma w związku z tym wydarzeniem. Dlatego tu jesteśmy. Odpowiedzialne są władze Warszawy, władze państwa, które w ogóle nie zrobiły nic, a jeżeli coś zrobiły, to zrobiły wprost naprzeciwko. Natomiast sam naród polski, no my staramy się tą sprawę jakoś wyprowadzić, no, na tyle, na ile możemy i to robimy. Natomiast to strona ukraińska, która tutaj przyszła, która no, czuje się chyba lepiej niż u siebie w domu, no w ogóle no, to jest właściwe określenie. Przepraszam, nie. Pani była zaproszona tu? Ale ja wchodzę ulicą, mam prawo. Nie, mam Pani sobie prawo. Nie zakłócę. Zgodnie z artykułem... Proszę, proszę, przepraszam, ta Pani zakłócę. Ja nie zakłócam, ja rozmawiam. Pozwoli. Niech Pan też pozwoli. Dlaczego? Ta Pani zakłóca na to. Natomiast ona nie została przy takich kasach, ona nie powinna zostać zatrzymana. Natomiast ona zatrzymana w ogóle nie jest. Ona sobie chodzi, udziela spokojnie wywiadu. I teraz sobie, jeżeli weźmy sobie naszego kolegę, naszego znajomego, Jabłonowskiego, który siedzi praktycznie za nim, co? On siedzi na całkowicie, on nic nie zrobił. I on siedzi. Zarzuty zostały nadinterpretowane. I on siedzi. Natomiast ona nie, no ona sobie chodzi wolno i czuje się świetnie. I chyba się szykuje do następnej tego typu akcji. A teraz... konstytucja gwarantuje nam równe. No więc właśnie projekt Konstytucja to w ogóle od czasu, kiedy zaczęły się te wydarzenia i wszystkie przywileje na stronę ukraińską spadały i różnego rodzaju sankcje na obywateli polskich, to Konstytucja to już w ogóle przestała istnieć. Także tutaj jest sprawa tego typu, że musimy się spodziewać, że nasi w cudzysłowie goście jeszcze jedną sprawę taką... Do widzenia. Nas jeszcze nie jeden raz zaskoczą, nie jeden raz będziemy musieli coś takiego, takie konsekwencje ponosić. No, jeszcze raz, wyrazy wykazuję, bo już nawet nie tej przeprosiny, no to oczywiście przeprosiny, ale wyrazy powiedzmy jedności z postawą pana ambasadora, który zachował się godnie, zachował się tak, jak mógł się zachować na tej sytuacji. No i tutaj składamy tą statuetkę na rzecz tego, że my chcemy przyjaźni, chcemy dobrych relacji, chcemy dobrych stosunków, nie chcemy wojny. Chcemy dobrych relacji, dobrych stosunków, nie chcemy wojny. Proszę Państwa, narodowcy, i jeszcze doktor na doktorze, proszę statuetkę. Ja chciałem przypomnieć, że 9 maja odbyły się uroczystości zwycięstwa w Berlinie, w których ambasador Rosji złożył wieniec i nie tylko. Ambasador Ukrainy też brał udział w złożeniu wieńców pod pomnikami żołnierzy radzieckich, którzy polegli za wyzwolenie Berlina. To gdzie my jesteśmy tutaj w Polsce? Ja przepraszam za słowo, że tam powiedziałem... Do wszystkich tych, którzy uważają, że w Polsce powinna panować totalna demokracja, tak, i goście mogą się szarogęsić. Tak. To my informujemy, że goście ukraińscy w Niemczech zupełnie inaczej się zachowują jak w Polsce. Ja nie chcę użyć tego słowa, nie chcę tutaj nikogo upokarzać, ale wydaje mi się, że Niemcy jako gospodarze przez Ukraińców są bardziej szanowani. Chciałbym się dowiedzieć, czy Niemcy dali więcej
materialnej pomocy Ukraińcom. Czy my jesteśmy przez Ukraińców adekwatnie traktowani? Bo ja poczułem, że chyba ktoś nam chce... Chyba ktoś nam chce wejść na głowę i zatupać. Na pewno, na pewno. Natomiast ja mówię, że ja przepraszam za to, że powiedziałem tym z UPA i za Azowu i tak dalej. Ci, którzy byli za tym, co się stało 9 maja tutaj przed pomnikiem. Chciałem im powiedzieć, bo ja powiedziałem, że jak wam się nie podoba, to wynocha stąd. To nie, przepraszam. Wynocha stąd, bo nam się nie podoba, a my tu decydujemy o tym. My tu decydujemy o tym i bądźcie pewni, że was tutaj, dla was nie ma miejsca tutaj. Bądźcie pewni. Proszę państwa, Polska jako państwo bez konsultacji społecznej z narodem polskim, za pomocą manipulacji medialnej, media znieciły taką sztuczną, takie euforię, takie zapewnienie, że wszystko będzie dobrze, a Ukraińcy są super, a jednak się okazuje, że sprawa idzie głębiej, jest zróżnicowana i nad nami wisi widmo wojny nuklearnej, bo w sytuacji, gdy doprowadzona do ostateczności Rosja będzie przegrywać istotnie, a do tego to wszystko zmierza, to kiedy się skończy broń konwencjonalna, jeżeli ktoś ma w arsenale broń niekonwencjonalną, to sami sobie państwo odpowiedzcie, skorzysta czy nie skorzysta z tej broni. Ja się nazywam Sendecki, jestem lekarzem. Mam pojęcie o wojskowości podstawowe. Uczył mnie przysposobienia obronności polski wojskowy pan Igras. W Tomaszowie Lubelskim miałem pewne elementy medycyny katastrof na studiach. I wiem, jestem do tego przygotowany. Wiem, mam tą wiedzę ugruntowaną. W Polsce nie ma infrastruktury nuklearnej, nie mamy broni nuklearnej, nie mamy schronów. W Szwajcarii tak, oni mają gdzie się schować. My Polacy nie mamy gdzie się schować na przypadek użycia broni nuklearnej, biologicznej czy chemicznej. Jesteśmy przegrani i to mówię, tu niedaleko jest nas, Ministerstwo Obrony Narodowej. Tu jest siedziba Wojska Polskiego. Niestety takie są fakty. 30-letnie rządy nękania nas, szczucia na Rosję. To gdzie ci skubańcy byli, kiedy trzeba było tworzyć nuklearną infrastrukturę? Mieliście 30 lat, zwracam się do rządów warszawskich. Mieliście 30 lat, żeby Polaków uzbroić. Nie uzbroiliście. Naród jest nieuzbrojony, niezabezpieczony. Cały czas kłapiecie dziobem o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie. Guzik, prawda? Czasy się zrobiły bardzo niebezpieczne pod waszymi rządami. Platforma Obywatelska Trzaskowskiego i Tuska oraz Prawo i Sprawiedliwości pod rządami nieznanych sprawców oraz właśnie Krzakleckiego. Niestety, takie są fakty i dzisiaj my przychodzimy na kolanach błagać tych ludzi, którzy tutaj rządzą, żeby nie mieli kaprysu użycia broni nuklearnej. Musimy ich na kolanach błagać. Na razie stoimy. Pan ambasador zapowiedział, że może nas przyjmie za tydzień. Łaskawie. Miałem telefon od ślicznej dziewczyny z ambasady rosyjskiej, która powiedziała, że niestety na razie ambasador do nas nie wyjdzie. Zastanawiają się, przygotowują, mają inne wydarzenia. Zastanawiają się bardzo poważnie, czy Polacy się zorientowali, czy chcą być mięsem armatnim amerykańskim. Rozumiecie, w jakim jesteśmy momencie? A co robi Polak przeciętny? Nic nie robi. Nie zapisuje się do Stronnictwa Narodowego. Nie zbroi się. Nie nawiązuje kontaktu ze swoim dzielnicowym. Każdy policjant dla nas, dla Polaków jest na wagę złota. Jak przyjdą pod twój dom, żeby cię wykończyć, a jesteś nieuzbrojony, to policjant polski jest ostatnią deską twojego ratunku. A kto szczuje polską młodzież do plucia na policję? Kto wprowadza? Jakie media? Was polskie media uczą polską młodzież, że policjant to pies, czyli ktoś, kim się pogardza. Rozumiecie? To jest jeden z elementów wojny psychologicznej, informacyjnej.
I my wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, w poniedziałek 9 maja, jako naród zostaliśmy pchnięci ku wojnie nuklearnej, ku zagładzie. To nie był błąd rządu polskiego. To była celowa robota agentury zasiadającej w Warszawie, która pcha nas, pcha do wojny nuklearnej, do zagłady. Oni się nie pomylili. Oni wydali rozkaz policji, żeby pozwoliła, żeby tamci zaatakowali ambasadora Andrzejewa. To jest celowe działanie inteligentnych, złych, podłych ludzi. Odpowiedzialny jest Kaczyński. Tusk. Niestety również premier rządu polskiego. Oni są współodpowiedzialni, bo to jest atak na Rosję, na konto polskie, przez obcych ludzi. W internecie już krąży informacja, że sobie hotele już wykupili w Szwajcarii i mają gdzie się schronić jako rząd na uchodźstwie. Biorą nasze podatki i tak jak Potocki sobie rości prawa o spadkobierca, niby. Tamtych, którzy oszukali nas w 1939 roku, tak oni chcą być w butach Potockiego. Rozumiecie, o czego to dąży? To jest po prostu zorganizowana przestępczość antynarodowa. I my musimy powiedzieć im nie. My, tutaj, koledzy Romana Dmowskiego, wyciągamy przyjazną dłoń do Rosji. I choćby nie wiadomo, co Rosjanie robili na Ukrainie, choćby nie wiadomo, ile misiów tutaj i laleczek przynieśli, nie damy się nabrać propagandzie ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Nie chcemy wojny. Mieliście też czas, mieliście 60-milionowy naród w wielkim, największym po Rosji państwie w Europie. Mieliście czas, mieliście pieniądze, żeby się przygotować i obronić. Mieliście okazję być oazą dobrobytu. Mieliście okazję, wy, łajdaki od Zełenskiego, mieliście okazję urządzić Ukrainę jako kraj miodem i mlekiem płynącym. I co? I się zesrało. Oszukaliście własny naród i chcecie wciągnąć Przepraszam, pomyliłem się. Nie oszukaliście własnego narodu, bo wy nie jesteście z ukraińskiego narodu. Wy jesteście antyukraińscy. Wy, banderowcy, oszuści, łajdaki! I chcecie teraz kolejny naród słowiański wciągnąć do nędzy, rozbioru, oszustwa i łajdactwa! Nie! Nie pozwolimy! Wzywamy was, Polacy! Zapisujcie się do organizacji nacjonalistycznych polskich. Pogodźcie Braunów i tych innych oszustów z Konfederacji. Bądźcie z Olszańskim. Zobaczcie, kumple Zełenskiego umieścili Olszańskiego w pierdlu. Dlaczego? Bo Olszański już 6 lat temu powiedział, że łajdacy Jankesi chcą tutaj bić się z Rosją do ostatniego ukraińskiego i polskiego żołnierza. Co? Może nieprawdę mówię? Będę się tu zapluwał, bo tu jest, chodzi o przeżycie narodu! Narodzie, ocknij się! Nie będziecie w Stronnictwie Narodowym, nie będziecie przygotowani do wojny, zginiecie marnie! Tak jak mieliśmy zginąć już w roku 1985. Będziemy o tym mówili. Ja przepraszam, bo się uniosłem. Niech teraz powie pani doktor Sokołowska. Chcę dodać. Ja chcę przypomnieć o paktach i o słowach Winstona Churchilla. Anglia nie ma przyjaciół ani wrogów, ma tylko interesy. I te interesy decydowały zawsze o naszych losach i ich losach. Przypomnę, mieliśmy pakt z Anglią i z Francją o pomocy w przypadku napaści zbrojonych przez Wall Street i City of London Niemiec, zbrojonych na terenie ZSRR. O tym, ile były warte te pakty, przekonaliśmy się najpierw w 1939 roku. Później przekonaliśmy się w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. I niestety będą nami handlować dalej ci sami ludzie, dopóki im na to pozwolimy. I to nie Anglicy i nie Amerykanie najbardziej ucierpieli w czasie II wojny, przygotowanej wiadomo przez kogo, tylko my, Polacy,
Rosjanie i cała masa innych narodów. Same Niemcy też nie zyskały na tej wojnie. Kto był beneficjentem II wojny światowej? Musimy o tym pamiętać. I nie dajmy się jeszcze raz ciągnąć w nic podobnego. Dziękuję. Doktor Nabil Almaraz. Proszę Państwa, ja ubolewam, że nad tym, że te zabawki tutaj, tymi zabawkami, które tutaj zostały złożone, nie będą bawić się już te dzieci z Lugańska, które zostały zamordowane od 14 roku, 2014 roku zostały atakowane te w Lugańsk i te republiki i Donieck i zginęło ponad 30 tysięcy cywilów w swoich budynkach mieszkalnych, w swoich mieszkaniach. Wśród nich połowa wśród nich dzieci. I ubolewam, że te dzieci już nie są w stanie bawić się tymi zabawkami. Także przypominam, proszę Państwa, tak, że jutro o 9.30 w Bydgoszczy się spotkamy na znak Solidarności. Jest proces Wojciecha Olszańskiego. Jest proces Wojtka o 9.30 w sądzie w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 2. Spotykamy się i mam nadzieję, że jutro zostaje Wojtek zwolniony, bo takie powiedzmy, takie odczucia mamy, to jest jedno. I zapraszam 15, czyli w niedzielę, na godzinę 13 pod ambasadę tego tworu sionistycznego w Warszawie. Na ulicy Krzywickiego 12. Na ulicy Krzywickiego 12. Jako twór sionistyczny, który robi to nie przejdzie przez usta, ale ja muszę tutaj dopowiedzieć. Chodzi o ambasadę państwa Izrael, państwa Waspowskiego, które jest współodpowiedzialne między innymi za pana Zełenskiego. Tak jest. Którzy wspierają, którzy wysyłają żołnierzy tam, żeby walczyć z azowskimi jednostkami i z UPA. Także jesteśmy 15 maja, to jest data bardzo smutna dla Palestyńczyków i nie tylko dla nas wszystkich, dlatego że wtedy powstał ten twór, ja dalej nazywam stworem, bo to nie ma takiego państwa. Ten twór powstał na gruzach Palestyńczyków. I do tej pory ich tam zabijają i zabierają im ziemię i tak dalej. Także zapraszam na znak Solidarności. O 13.15. Czy spośród tu zgromadzonych ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeszcze ja chciałem zabrać głos i zwrócić się do prezydenta Trzaskowskiego o to, żeby wysłał służby porządkowe, które dostają duże pieniądze o posprzątanie rejon ambasady po mycie tych chodników. Jest to haniebne. Przypominam, że były czasy, że jak ludzie stawiali pod Pałacem Prezydenckim znicze, to te znicze znikały bardzo szybko, mogli posprzątać. A tutaj nie wiem, jakim cudem jest robiona demonstracja i robiony śmietnik pod ambasadą. Nie tylko. Jest to niepolityczne. I nie tylko, proszę Państwa, ja przypominam. Panie ambasadorze Trzaskowski, do Pana się wybieramy z prośbą o różne rzeczy. Wygląda na to, że ma Pan niezbyt dobry... Panie prezydencie, nie ambasadorze. Panie prezydencie Trzaskowski, wybieramy się do Pana, ponieważ jest kilka imprez w Warszawie. Wiemy, że jest Pan pod naciskiem różnych wrogów ojczyzny, wrogów narodu polskiego. Pomożemy Panu się od nich wyswobodzić, bo to nie może być tak, że prezydent aglomeracji, która ma wielkość Litwy, no, jest głuchy na pewne rzeczy narodowe polskie. To jest bardzo nie w porządku. Tak. Chciałem przypomnieć, że pod Sejmem kiedyś dzieciak kilkunastoletni pomalował na chodniku kredkami, proszę Państwa, i został wylegitymowany przez policję. I proszę tu zobaczyć po drugiej stronie, farbą olejną, cały chodnik jest namalowany przez Ukraińców, farbą olejną. I kto za to odpowiada? Gdzie była policja wtedy? Jakie służby tam, jak działają te służby? Proszę o tym pamiętać. Proszę Państwa, ja przypomnę, że my jako państwo nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Proszę pamiętać, że w interesie nas jako narodu polskiego nie jest
Nie leży w naszym interesie zagłada w wojnie nuklearnej z Rosją. Żadne z państw osi waspowskiej, czyli Tel Awiw, Londyn, Nowy Jork, żadne z tych państw nie zaoferowało nam adekwatnej pomocy. Żadne z tych państw nie chce nas uzbroić w broń nuklearną. Lepiej by nie oferowali, bo już przed wojną, drugą wojną światową. No dobrze, ale żeby było jasne, wiemy już, że my, że nasze rządzący w Warszawie agenci ich przesłali transze pieniędzy na uzbrojenie i te uzbrojenie do Polski nie dotarło. Te uzbrojenie, które tutaj było w Polsce, zostało przetransferowane w jakiejś dużej ilości na Ukrainę. Nie wiemy w jakiej. Dzieje się źle. Ostrzegamy przed wojną. Ci, którzy chcą wtrącić Polskę do wojny, mają bardzo złe tradycje. Trzeba się im przeciwstawić. Niestety my, Polacy, mamy złe tradycje, że ludzi, którzy ostrzegają przed wojną, bagatelizuje się. Głos nasz jest słabo słyszalny, a powinniśmy być roznoszeni przez cały internet jak świeże bułeczki. Powinniśmy docierać wszędzie, żeby docierać i ludzie, żeby się zapisywali do organizacji. Takimi organizacjami są organizacje, które się wykształciły, odseparowały od oszukańczych, nienarodowych, pseudopatriotycznych, do tej pory przedstawianych Polakom jako wartościowe, bezwartościowych organizacji. Odseparowali się ludzie wskazani przez Olszajskiego, czyli ludzie nazywający się kamratami, narodowcy, wśród nich jest Stronnictwo Narodowe, są różne bractwa kamradzkie, są różne stowarzyszenia, do których zaprasza Wojciech Olszański, a ja w jego imieniu. Przypomnę wam, że nasza praca organizacyjna trwa już od dłuższego czasu. Ludwik Wasiak w 2005 roku założył Umundurowane Stronnictwo Narodowe. W 2010 roku kandydował na prezydenta. Wojciech Olszański włączył się w 2016 roku swoją słynną akcją przed niedaleką tutaj ambasadą amerykańską i wtedy sprawy przyspieszyły. Wtedy ci wszyscy oszuści z Marszu Niepodległości, z Konfederacji, oni zorientowali się, że ich bajeczka, ich oszustwa nie chwytają patriotów. I wtedy sytuacja się w Polsce zmieniła. Wrócił układ z Rottenstrasse. Wróciła wiedza o układzie z Rottenstrasse. Wrócił Niewiadomski. W tym roku jest rok Niewiadomskiego. Odkłamujemy historię. Dowiadują się ludzie, że utraciliśmy Polskę już w roku 1926 i od roku 1926 my Polacy nie rządzimy. Jest zrobiona enklawa. Enklawa, generalne gubernatorstwo, które raz się nazywa Rzeczpospolita Polska, raz PRL, raz Polin, raz Pol-Ukr, raz Ukropolin. Cały czas jest jedno przesłanie. Wy Polacy macie się liczyć z Niemcami, Waspami, Żydami, Ukraińcami, kimś z zewnątrz. Ten przekaz cały czas jest wpajany polskiej młodzieży. Polska młodzież jest uczona, że jest tym kimś gorszym, komu nie należy się władza w Polsce, a należy się każdemu. Jeszcze nie jest mówione, nie są wymieniane jako te uprzywilejowane narody konkretnie w szkołach, tak jak to było w czasach generalnego gubernatorstwa, gdzie naród niemiecki był wymieniany jako ten pierwszorzędny, ale do tego dąży. My się temu przeciwstawiamy. Stawiamy na polską policję, polskich zorganizowanych narodowców. Wzywamy was do zapisywania się do naszych organizacji czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom. Zapraszamy już dzisiaj na piątek w Warszawie o godzinie 15:00. Będzie w piątek w mauzoleum żołnierzy radzieckich. Będziemy, powiemy kilka słów, między innymi powiemy o katastrofie w Siewieromorsku, żebyście państwo sobie zdali sprawę, że wojna nuklearna nie jest przypadkowym błędem. Jest zamierzona. Coś ktoś jeszcze chciał. Aha, tutaj jest wieniec, zobaczcie. Nie pozwolili złożyć wieńca Związkowi Słowiańskiemu w mauzoleum żołnierzy radzieckich. To nasz dzielny prezes. O, proszę bardzo. Z Dniem Zwycięstwa Związek Słowiański przyszedł tutaj z wieńcem i złożył. Także mamy świadectwo naszej obecności. Pan prezes Rynkowski nie pęka. I wy też zapisujcie się, bądźcie z nami, ponieważ sprawa jest, chodzi o Polskę. I jeszcze pan Artur Kowalski chciał zabrać głos. Proszę statuetkę na siebie. Daję otrzymać komórkę. Dzień dobry państwu. Młodszy chorążek rezerwy Artur Kowalski. Powiem krótko. Wpuściliśmy do Polski lisa, czyli lisa do kurnika. Nie zapominajcie o tym, że banderowcy wymyślili sobie tak, że Wielka Ukraina to jest od Wisły do Donu. Łącznie z Krakowem, z Warszawą, z Bydgoszczą,
z Białostokiem. Wpuściliśmy ich i to, co powiedział przed chwilą pan Eugeniusz Sendecki, doktor Eugeniusz Sendecki, jest bardzo ważne. Zwróćcie państwo uwagę, jest, Ukraina dostała ogromne ilości broni i ta broń znika. Proszę państwa, oni są raptem 150 km od granicy polskiej. Czy to nie po nas będzie jechało takie powodowie? 150-200 km od granicy polskiej. Oni w każdej chwili mogą zrobić w tył zwrot i my nie mamy broni. Myśmy wysłali swoje czołgi, samoloty, zaraz kończymy, ileś tam tysięcy amunicji, w związku z tym jesteśmy rozbrojeni. Oni tak szybko, oni już mają broń na terenie Polski, oni skasują nas, zrobią już nie Wołyń, a będzie, historia będzie o drugiej Polsce, tak, zamiast halo? Wołynia. To wszystkiego najlepszego, sława tak, halo? Polakom. Dziękuję. Okej, zaraz, zaraz, momencik, bo jesteśmy na pakiecie. Szanowni państwo, czy jeszcze...